Widać, ja jestem Polski X1. Kto się spodziewa, że dzisiaj będzie dwa odcinki, bo chyba nikt. Tak na początku już wam zdradzę, co się stało, gdzie jestem, czym jestem. Jestem w kosmosie. No ja nie będę wam zbyt dużo zdradzać, żebyście obejrzeli film. Ja jestem Polski X1. Zapraszam was do oglądania. No zobaczcie ten materiał o 16. Dzisiaj dwa filmy. Nie spodziewaliście się. Jakie to zwycięska. Ja was zapraszam do oglądania. Witajcie, ja jestem Polski X-Men, to jest Space Flight Simulator. Niby siódmy odcinek, co? Szósty. Miał być ostatni, ale nie. Mam nadzieję, że będą odcinki z tej gry. Jutro farming, ale... No, ta gra mi jest do czegoś potrzebna. Nie powiem wam jeszcze do czego, ale... No. To jest nowy świat. Serio usunąłem. To już... No, po co ja to usunąłem? Zwycięska. Bo tu taki mały błąd tutaj jest, bo jest. Jeszcze takie chwilę cięcie zrobię. Aż musiałem jej screena zrobić, taka piękna. I nie jeden pewnie teraz myśli, dlaczego ta nazwa. Kiedyś może wytłumaczę, dlaczego ta nazwa. Ale lecę. Albo nie lecę. Mocniejsze silniki są potrzebne. Dobra, dałem trochę mocniejsze silniki. I jestem trochę taki zdziwiony, że nie poleciała za pierwszym razem. Ale dam radę. Rakieta jest zwycięska. Tylko niestety musi być włączony brak oporu atmosferycznego. Ale wszystko poza tym działa. Chyba tak jak powinno. Według mnie powinno. Chciałbym na pewno dolecieć. Daleko. Jak najdalej tą rakietą dolecieć, bo ona jest zwycięska i ma dolecieć na Merkurego. Nie, rzecz powie. Tam nigdy nie dolecę. Opuszczona atmosfera Ziemi w końcu. Może takie lądowanie na Ziemi? Tak, sprawdzałem, czy to się jeszcze nagrywa. Jak to się pięknie tu... Kurwa. 5,8... Nie, teraz to... 5,8, a tu jest 7... Nie.
Chyba. Nie rozwal mnie. Nie, no daleko doleci. Im wyżej, tym lepiej. Nawet nie wiem, czy sobie co ja mówię. Tak bez cięć dzisiaj, bo tylko tą rakietą się zajmę. Tam nie, może niedługo jeszcze przelecimy cały świat jakimś samolotem. Muszę to najpierw zbudować. Dobra, już chyba trzeba zawracać, bo chyba wiadomo, że daleko tak nie jest. Nikt tego nie widział. Tak trzeba trochę zahamować i wtedy skręcać. Po co ja hamuję? Dobra, w sumie już zrobiłem to, co chciałem tą rakietą. Wywaliłem ją na orbitę. Przybliżu. No to dobra, no to w sumie mogę już. Tak, żeby upamiętnić tą rakietę, to włączę to i się odczepię. RCS. Nie. I lecimy. Nie wiem, tak szczerze. Ja już was żegnam. To było przedstawienie rakiety zwycięska. No, żegnam was. Cześć.